patrzeć. Poczet standardowy, standard szkoły wprowadzić. Gotowości do obrony tego wszystkiego, co stanowi polskość.
Chciałbym, aby przy okazji dzisiejszego spotkania każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie, co ja robię dla mojej ojczyzny? Co wiem o historii ziemi, na której mieszkam, ludziach, którzy tu żyli, może nawet z mojej rodziny lub sąsiedztwa? Dziękuję. Ziemi Krobleńskiej. Powstał dzięki społecznikom, fundatorom, którzy nie szczędzili swego czasu i pieniędzy. Powstał dzięki Państwu. Stworzyliście go na nowo i daliście mu nowe życie. Co roku spotykamy się na kilku uroczystościach w trakcie roku, na których chcemy upamiętnić pamięć bohaterów II wojny światowej. Spotykamy się dzisiaj tutaj, w liceum, żeby upamiętnić pamięć naszych bohaterów, żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli o ziemię krobleńską tutaj w Kolnie. Druga wojna światowa to jak do tej pory największy konflikt zbrojny, który zaangażował się praktycznie cały świat, pochłonął miliony istnień ludzkich. Po tej wojnie powstał nowy porządek geopolityczny, który trwa praktycznie do dzisiaj. Musimy o tych wydarzeniach pamiętać. Ten sztandar będzie nam o nim przypominał. Będzie przypominał młodzieży o zagrożeniach i o tym, że musimy być zawsze gotowi, żeby stanąć do walki do obrony naszej ojczyzny. Do tej pory wydawało się, że w XXI wieku taka wojna jest niemożliwa, a jednak stało się faktem. Mamy wojnę na Ukrainie tuż obok nas, a na puka do naszej krwi. I musimy być na te wyzwania zawsze przygotowani i zawsze gotowi. Widzimy obrazy z telewizji, okrucieństw, bestialstwa na miejscu w tej chwili w Ukrainie. Kilkanaście dni temu widzieliśmy ofiary spoczy, ofiary ze związanymi z tyłu rękami, ze strzelnymi w tył głowy. Znane obrazy dla nas, dla Polaków z Katynia, bo tak ginęli nasi oficerowie, polscy oficerowie. I chociaż dzielą te wydarzenia, 82 lata, to łączy naród i kraj, który tych zbrodni dokonuje w tej chwili w Ukrainie. Dlatego musimy wspierać naszych ukraińskich sąsiadów, bo w tej chwili oni walczą nie tylko o naszą wolność, o swoją, ale także o naszą wolność. Drodzy Państwo, my w wielu sprawach jako Polacy nie musimy się zgadzać, ale jeśli chodzi o obronę naszej ojczyzny, naszych granic, naszego domu, stajemy się jednością i walczymy. To, żeśmy udowodnili na przestrzeni wieku, że możemy nawet oddać dla tej ojczyzny swoje życie. Ja życzę Państwu spokojnego czasu, czasu pokoju Wam i Waszym bliskim i żeby pokój wywalczony przez naszych dzisiejszych bohaterów, żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Krobleńskiej przetrwał na całym świecie jak najdłużej. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosimy Pana Mirosława Bajorka, sekretarza miasta Kolno. W imieniu burmistrza Andrzeja Dudy i własnym chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania repliki sztandaru bojowego Armii Krajowej. W szczególności dziękuję inicjatorom, wykonawcom, dyrekcji szkoły. Sztandar bojowy od początku państwowości Polski był traktowany przez żołnierzy jako największa świętość. Aby nie dostał się w ręce wroga, przelewano krew, oddawano to, co najcenniejsze, swoje życie. Ta dzisiejsza uroczystość w pewnym sensie łączy tych, którzy walczyli o niepodległość, o naszą wolność z tymi, którzy z tej wolności korzystają. Jeszcze raz gratuluję wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, ostatnie wydarzenia już za naszą wschodnią granicą, wojna na Ukrainie pozwoliła poczuć nam bezpośrednio o tych wojnach, poczuć strach, niepewność. Szanowni Państwo, te odczucia sprawiają, że możemy zupełnie inaczej, bardziej tak realistycznie
spojrzeć na dokonania naszych przodków. Dlatego też uważam, Szanowni Państwo, że wszelkie działania związane z upamiętnieniem ich działań w historii są nieocenione. Dlatego też chciałbym pogratulować inicjatywy związanej z otworzeniem Republiki Sztandaru Armii Krajowej, jak również podziękować wszystkim osobom zaangażowane w działania związane z stworzeniem właśnie Republiki Sztandaru AK Ziemi Polskiej. Ponieważ reprezentuję samorząd gminy Kolno, chciałbym gminy Wójta gminy Kolno, jak również własnym podziękować tutaj w szczególności mieszkańcom gminy Kolno, którzy też mieli swój mały udział w tworzeniu tej repliki. I tak chciałbym poprosić pana Sylwestra Mincewicza, no, wdzięczności chciałbym przekazać taki skromny grawer. Panie Sylwestrze, Z panem serdecznie podziękowania za wkład, za zaangażowanie w dzieło rekonstrukcji sztandaru, za fotograficzną i filmową dokumentację procesu jego odtworzenia oraz za aktywne i kreatywne promowanie historii regionu wśród młodzieży, dzięki czemu pamięć o ważnych wydarzeniach przetrwa dłużej. W latach 20 otrzymał swój sztandar. I
1939 roku pod Nowogrodem, Łążą, mędrownicą, który został rozbity, dawał świadectwo oporu przeciwko Niemcom, przede wszystkim świadectwo swojego bohaterstwa, heroizmu i patriotyzmu. Młodzi ludzie, często 18-19-letni mężczyźni, którzy walczyli, pierwszy raz musieli zabijać. Wolność nie dana raz na zawsze. Ale pomimo tego, że Wojsko Polskie broniło się w tym 1939 roku, 33 pułk piechoty został rozbity razem z 18 dywizją piechoty pod Zamborową i Kołnicą, to już w tym samym czasie powstawało państwo podziemne. Rodził się obór, byłych żołnierzy, ale również cywili, którzy postanowili walczyć z przeciwnikiem. I to, co chciałbym powiedzieć najważniejsze, dlaczego 33 pułk piechoty Armii Krajowej, ze względu na to, że struktury, które w ramach akcji Burza określały jasny poziom. I w okręgu białostockim właśnie powstał 33 pułk piechoty Armii Krajowej, którego skład wchodził drugi batalion, który walczył tutaj dziennie i z Rosjanami, i z Niemcami, a po wojnie, jak to zostało wcześniej powiedziane, z ludźmi, którzy represjonowali wszystkich tych, którzy walczyli z Niemcami, Rosjanami, a później musieli walczyć również dalej o tę wolność z różnym efektem, ale to już więcej na ten temat historycy są w stanie powiedzieć. Do was zwracam się młodzieży, dlatego na to, że wy będziecie kształtowali wszystkie pokolenia przyszłości. Pamiętajcie o tym, że ta postawa pana Adama Przeworowskiego, przepraszam za to, że nie pamiętam wszystkich, którzy tutaj się zaangażowali w to, to trzeba bardzo doceniać, dbać o tą koronkę i powinna brać udział w każdych uroczystościach pisemnych. Tak jak powiedziałem, stanowi się przyszłość, za którą musieli walczyć w czasach, którą mieli wasi przedchodni. Pamiętajcie o tym i pamiętajcie, że jesteście Polakami, a wolność nie dobra jest was nam na zawsze. Dziękuję bardzo. W tym dniu świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę.
rozpoczął się już wkrótce po bezprecedensowej likwidacji Rzeczypospolitej Szlacheckiej przez Rosję, Prusy i Austrię w 1795 roku. Należy podkreślić, że Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą wolności. Przykładem takiej postawy są nasze powstania narodowe z XVIII i XIX wieku, kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie i styczniowe. Chociaż te powstańcze zrywy zakończyły się tragicznymi klęskami i zostały pogubione cierpieniem i śmiercią wielu tysięcy patriotów, to jednocześnie świadczyły one o bezwzględnym dążeniu Polaków do zrzucenia jarzma niewoli i odzyskania pełnej niepodległości. Naród polski zdecydowanie sprzeciwił się także polityce brutalnej rusyfikacji i germanizacji. Nasza nowa ojczyzna, ziemia koreańska, też miała swoich bohaterów, którzy walczyli wówczas z okupantami. Byli to liczni żołnierze konspiracyjnego podziemia, związanego ze strukturami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Należy do nich zaliczyć Stanisława Mileskiego, pseudonim Śmiały. Był on założycielem i dowódcą pierwszej niepodległościowej organizacji w naszym regionie, tak zwanej Śmiałowa. Później pełnił on funkcję komendanta rejonu 5. Kolno AK. W lipcu 1944 roku Stanisław Mileski został zabity przez niemieckich żołnierzy. Warto też wspomnieć o chorąży Hieronimie Rogińskim, pseudonim Róg, który początkowo działał w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, a od 1943 roku walczył w Narodowych Siłach Zbrojnych. Po wojnie Polska przez kilkadziesiąt lat była rządzona przez komunistów całkowicie zależnych od Związku Radzieckiego. Warto zaznaczyć, że chociaż komuniści przez prawie pół wieku panowali całkowicie nad strukturami państwa, to duża część społeczeństwa polskiego nie chciała bezwolnie uznać narzuconego siłą totalitarnego ustroju. Świadczy o tym m.in. działalność zbrojnego podziemia antykomunistycznego w latach 40. i 50. Wystąpili robotników w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, manifestacje studenckie w marcu 1968 roku, grudniowy bunt robotniczy na Wydrzeli w 1970 roku, demonstracje robotnicze w Radomiu, Płocku i Ursusie w czerwcu 1976 roku oraz masowe strajki w 1980 i 1988 roku. Dopiero w 1989 roku spełniły się marzenia Polaków. Od tej przełomowej daty rozpoczął się trudny proces podobnej odbudowy suwerennej Rzeczypospolitej. Wyrazy jeden pod drugim. Nie została zachowana symetria. Po
Poza tym pierwsze litery słowa ojczyzna są mniejsze niż ostatnie. O zabranie głosu prosimy pana Adama Przyborowskiego. Panie dyrektorze, grono pedagogiczne, szanowni państwo, droga młodzieży, rodziny, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, szanowni panowie oficerowie, podoficerowie, aktualnie w służbie wojskowej. Zacznę od wytłumaczenia. Dlaczego ja, człowiek urodzony i mieszkający w Gdyni, współdziałam na rzecz pamięci historii ziemi pomorskiej? Moje związki z tą ziemią to pamięć przodków, którzy zasiedlali tę ziemię od wieków. Pierwsi przyborowscy na tych terenach pochodzą od Przybora, jednego z czterech braci, obdarowanych nadziałami ziemi przez księcia Janusza I Starszego w roku 1416, czyli 6 lat po bitwie pod Grunwaldem. Po Przeborze, pierwszym przodku, do dzisiaj istnieje wieś Przyborowo w gminie Grabowo. Mój tata, Edward Przyborowski, urodził się w 1927 roku w Obiedzinie, obok Kolna, około 20 km od Przyborowa. Jak wielu z tych stron, znalazł się na wybrzeżu, pracował w polskich liniach oceanicznych. Brał udział jako marynarz na statku Krynica w historycznym rejsie z Bostonu w Stanach Zjednoczonych do Gdyni, a dlatego historycznym, ponieważ na tym statku zostały przywiezione arasy. Jego podróże do Ameryki Północnej, Południowej, Afryki Wschodniej, Zachodniej, krajów Azji, w tym Chin i Japonii, to są pewnym świadectwem życia polskiego marynarza. Można powiedzieć, że mój tata był współczesnym Janem z Kolna, co niewątpliwie potwierdza morskie tradycje ludzi z Kolna i okolic. Natomiast moje osobiste związki z ziemią kolneńską datują się od 2015 roku, gdy dostarczyłem władzom gminy Kolno tłumaczenie średniowiecznego dużego tekstu napisanego średniowieczną łaciną o założeniu wsi Czerwone. Tekst ten był potrzebny do inscenizacji historycznej na dożynkach powiatowo-gminnych w Czerwonym, które obchodziło 600-lecie istnienia. Publikowałem artykuły o tematyce historycznej w gazecie gminnej gminy Kolno, miesięczniku kolneńskim, organie kolneńskiego Urzędu Miejskiego, w zeszytach kolneńskich oraz w gazecie internetowej Kolnia 24. Chciałbym powołać się na jeszcze jeden, aczkolwiek przypadkowy dowód moich związków z Kolnem. Otóż przez okno mego mieszkania w Gdyni spoglądam na ulicę Jana z Kolna, gdzie na budynku na wprost jest mural z kotwicą i napisem Jan z Kolna. Chciałbym teraz nawiązać do niezwykłego symbolu, dla którego jesteśmy tu zgromadzeni. To sztandar. Sztandar najważniejszy, najcenniejszy znak jednostki wojskowej, świadczący o męstwie jej żołnierzy i bojowej zdolności jednostki. To jej tożsamość, duma i historia. O tym sztandarze napisał profesor Polskiej Akademii Nauk Marek Nejchwabicz w książce Bojowe sztandary i proporcje Armii Krajowej. Cytuję. Trudne warunki pracy konspiracyjnej na Białostoczyźnie odcisnęły swoje piętno także na sztandarach Armii Krajowej. Dotychczasowe ustalenia pozwalają na potwierdzenie istnienia tylko jednego tego typu symbolu
Ciekawy jest fragment wspomnień Tadeusza Butlera dotyczący wykonywania sztandaru w warunkach konspiracyjnych. Cytuję. Było późne lato 1931 roku, kiedy to my, nastoletni chłopcy, usłyszeliśmy po raz pierwszy o tajnych organizacjach typu wojskowego na terenie naszego miasta. Były to urywki zdań, które po pewnym czasie można było ułożyć w logiczną całość. Temat sztandaru w okresie trwającej okupacji brzmiał abstrakcyjnie i nie pasował do poglądanej co dnia rzeczywistości. Lecz oko wyobraźni młodego człowieka potrafiło zrozumieć sens i cel działania osób zaangażowanych w pracę konspiracyjną. Po raz pierwszy ten temat wymawiany tym głosem wpadł mi do ucha podczas pobytu osób znajomych mojej ciotki Janiny Lipińskiej. Osoby rozmawiające w sąsiednim pokoju rozprzątały szczegóły jego wykonania. Dotyczyło to rodzaju materiału, jak ma wyglądać, z czego i jak wielkie będą jego elementy. Ktoś udowadniał, że lepiej będzie, jak na przykład orzeł może być jedynie wycięty z innego materiału i naszyty na płat sztandaru. Czy jest to metoda bardzo prosta, szybka w realizacji, a co istotne, mało pracochłonna. Szanowni Państwo, tradycja wojskowa opiera się na kontynuacji dziejów poprzedników. I w ten sposób sztandar powrócił do kolna dzięki działalności osób, które się w tym celu zebrały. Szanowni Państwo, na tym szczególnym apelu zwracam się z apelem o co? O coś innego, ale też ważnego z punktu widzenia tradycji, kontynuowania tradycji i pamięci. Zwracam się z apelem o utworzenie w Kolnie izby pamięci w szczególnym miejscu, w budynku usytuowanym w centrum Kolna, gdzie w stanie niezmienionym znajdują się cele więzienne niemieckiej żandarmerii, Gestapo i komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Taki pomysł wymaga wspólnego działania i instytucji, i czynników społecznych. Mogę poinformować, że dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, pan Janusz Kotowski, chętnie udzieli pomocy profesjonalnej. Jak wiadomo, w Kolnie taki pomysł, żeby izba pamięci powstała, był wielokrotnie podnoszony przez mieszkańców. Jednym z osób, które o tym mówiła i zabiegała wielokrotnie, był śpiący, nieżyjący pan Stanisław Malinowski, wychowawca wielu pokoleń Kolnian, nauczyciel i społeczny, który proponował nawet umieszczenie list pamięci w starej mleczarni w Kolnie. To się nie udało. Może teraz się uda, dlatego apeluję o powstanie komitetu z osób, instytucji, które będą zainteresowane takim pomysłem upamiętnienia bohaterów ziemi kolneńskiej. Serdecznie jeszcze raz wszystkim przybyłym Państwu to szczególna uroczystość. Mam nadzieję, że efekt został osiągnięty, że pamięć historyczna, pamięć o naszej małej ojczyźnie, o tej jej historii będzie wśród nas.